Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie poruszał temat poszarpywania silnika, które powstaje bardzo często przy puszczeniu pedału gazu, przy zjeżdżaniu gdzieś tam do skrzyżowania i tak dalej. Bardzo często zadajecie mi właśnie pytania, kiedy takie coś może powstać, dlaczego takie coś powstaje, i ten film powstał generalnie, by odpowiedzieć tym filmem właśnie na to i sprostować, bo pisząc naprawdę, wierzcie mi, że byłoby troszeczkę dużo. Generalnie rzecz jest jaka? Problem powstaje praktycznie rzecz biorąc w bardzo wielu pojazdach. Czy jest to pojazd diesla, czy jest to pojazd benzyny, generalnie założenie mapy powoduje w każdym pojeździe ten sam mankament, a zaraz wyprostuję sytuację, kiedy może takie coś powstać, co może być tego przyczyną. Po prostu film będzie takim sprostowaniem i naprostowaniem, wskazaniem jakiejś takiej wskazówki, aby taką część wyeliminować. Na początku chciałbym zaprosić nowych oglądających do przyłączenia się do kanału. Słuchajcie, przekonacie się, że nie boli kliknięcie subskrypcji, podziękowanie jakąś łapeczką, co oczywiście jest podziękowaniem za powstanie filmu. A ja oczywiście w zamian za to nagrywam Wam kolejne filmy, po to, by było Wam w życiu łatwiej. Generalnie kanał powstał po to, żeby Wam pomagać. Ale dobra, co byśmy nie owijali kotka w bawełnę, mamy przed sobą silnik dwulitrowy, na przykład dwulitrowy CRDI, tak dokładnie ten silnik się zwie o takim kodzie oznaczenia. No i teraz rzecz jest jaka? Często, gęsto, według starych zasad jazdy, kierowcy robią coś takiego jak hamowanie silnikiem przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, do przejścia dla pieszych bądź punktu naszego docelowego. No i teraz słuchajcie, rzecz jest jaka. W starych pojazdach, w których była zamykana przepustnica, czy powiedzmy dieslach pierwszej, czy powiedzmy drugiej generacji, nie było czegoś takiego jak wytracanie momentu przez silnik. I żebyśmy to tak mogli zrozumieć i na chłopski język przetłumaczyć przysłowiowo, żeby każdy mógł to zrozumieć, to ja teraz powiem to tak. W starym dieslu, jak puściliśmy pedał z gazu, to nasz pojazd automatycznie bardzo szybko tracił prędkość ze względu na to, że było hamowanie silnikiem. No i sytuacja taka nie znajduje miejsca w nowych silnikach. Otóż sytuacja tu jest taka, żeby nie było szarpania tym silnikiem, żeby nie było, że nagle my puścimy pedał z gazu i jest nagle gwałtowne hamowanie, co wiąże się z zużywaniem przegubów naszej dwumasy, tego generalnie koła dwumasowego i tak dalej, następuje wytracanie tego momentu obrotowego silnika poprzez zmniejszanie dawek, które są wysterowywane przez nasz EQ, czyli przez nasz komputer. Ale sytuacja jest jaka? Te dawki są zmniejszane stopniowo, powoli, do określonego momentu obrotowego silnika. Poniżej tego momentu, nie mówię, jaki jest to moment obrotowy silnika, jakie są to obroty, ze względu na to, że jak prześledziłem rynek, to naprawdę w wielu pojazdach są bardzo duże rozbieżności, więc dlatego, co byśmy nie sporządzali listy, nie mówię tutaj, sami generalnie powinniście u siebie zauważyć w pojeździe co. Jeżeli macie na przykład mankament czy problem na przykład z wtryskami, efekt może powstawać taki, że puszczacie pedał z gazu podczas jazdy, wasz pojazd zaczyna wytracać prędkość i nagle zaczyna się stukotanie, pukotanie i tak dalej, generalnie efekt stukających delikatnie wtrysków. No właśnie, te wtryski, dlaczego one stukają? Dlatego, że one są nadal wysterowywane. W dieslach tych starszych, które były na przykład pompa, przyjmijmy na lince, puszczaliśmy pedał z gazu
jednocześnie ta pompa prawie nie dostarczała paliwa wcale do silnika, ale to nie jest tak, że po puszczeniu tamtego pedału gazu ta pompa zupełnie odcinała tą dawkę paliwa. Wielu myślało tak, że jak taki pedał gazu jest puszczony, to pompa automatycznie odcina całkowicie silnik i niestety wtryski nie dostają paliwa. Otóż jest to, słuchajcie, bzdurą. Dlaczego? Najprościej sytuacja jak do wyjaśnienia. Puszczamy pojazd, puszczając w takim starym dieslu sprzęgło, może nie sprzęgło, tylko puszczamy gaz, on dalej na biegu się toczy, ale wiecie bardzo dobrze, że w danym momencie, jeżeli we wciśniecie sprzęgło, ten silnik dalej pracuje. A dlaczego pracuje? No właśnie dlatego, że te wtryski dalej są wysterowywane małą dawką. Ale odwrotność sytuacji jest w dieslach, w których jest już elektronika i wtryski są sterowane już poprzez nasz EQ, czyli sterownik daje za pomocą pompy wysokiego ciśnienia na listwę, na przykład tu, tak jak paliwo w tym silniku. Później są wtryski wysterowywane już elektroniką, czy to by były wtryski elektromagnetyczne, czy to będą wtryski piezo, zasada będzie taka sama. One będą wysterowywane w zależności od prędkości pojazdu. Po to, żeby właśnie nie powstawało coś takiego jak gwałtowne hamowanie silnikiem. Ale słuchajcie, rzecz jest jaka. To, do czego dzisiaj chciałem namierzyć sytuację, generalnie początek filmu na pewno potrafił, tak mi się wydaje, z mojego punktu widzenia, wytłumaczyć zasadę działania i zrozumienia, dlaczego jest taka różnica. Natomiast rzecz jest jaka. Na wysterowanie dawek, które są już ustalane na podstawie komputera silnika, ma wpływ temperatura. Nie mówię tutaj ciśnienie paliwa, bo ciśnienie paliwa wiadomo, że będzie zależało od prędkości obrotowej silnika. Natomiast w bardzo dużej mierze, od czego musimy zacząć, jeśli mamy efekt taki, że puszczamy pedał gazu, nagle zaczyna się szatkowanie, zaczyna się może nie tak szatkowanie, jak poszarpywanie silnika w określonych obrotach podczas tego zwalniania, czyli praktycznie rzecz biorąc, gdzie pojazd nie powinien szarpać, bo teoretycznie silnik nie wysterowuje wtrysków, ale to jest teoretycznie, dlatego że one są nadal sterowane. No i tak, pierwszy punkt, od czego musimy zacząć, to wiedzcie, że to jest nasz przepływomierz powietrza. No właśnie, dlaczego? To dlatego, że to jest pierwsze ogniwo, od którego zaczyna nasz komputer wyliczać dawki. A dawki paliwa są wyliczane na podstawie masy przepływanego powietrza, czyli ilość tego powietrza, jaka jest dostarczana do silnika, ale oprócz tego jest temperatura powietrza i ma to bardzo duży wpływ. Tak samo jak i czujnik barowy, który mierzy, jak jest ciśnienie atmosferyczne, bo na podstawie tych rzeczy mapa wylicza sobie, jaka jest faktycznie masa tego powietrza, bo tak jak wiecie bardzo dobrze, od ciśnienia zewnętrznego, jakie panuje na zewnątrz, będzie zależała gęstość powietrza. Oprócz tego, od temperatury powietrza, jak wiecie bardzo dobrze, przy wyższych temperaturach powietrze inaczej się zachowuje, inaczej przy niskich temperaturach. I dlatego do tego jest masowy przepływomierz powietrza, który oprócz masy powietrza może sprawdzać ciśnienie atmosferyczne. Jeżeli tego nie robi, to jest dodatkowy czujnik gdzieś zamontowany w obudowie kolektora. Może nie tak kolektora jak tutaj, żeby takie małe przejęzyczenie nie było, filtra powietrza. Gdzieś generalnie na wstępie on sobie sprawdza, jakie to faktycznie ciśnienie atmosferyczne panuje, na tej podstawie sobie wylicza. I sytuacja jest taka, jeżeli będzie zaburzenie tych pierwszych ogniw, od których komputer zaczyna wyliczanie, to sytuacja jest taka, że tak jak tu na przykład widzicie, jest wlot powietrza. I wiemy, że my się tocząc dostarczamy również naszym pędem powietrze do przepływomierza, ale co się stanie w momencie, gdy na przykład ja będę miał małą nieszczelność za przepływką? No to wtedy sytuacja jest taka, że ilość tego powietrza jest nieadekwatna, ta dostarczana do tego, co odczytuje przepływomierz, bo nasz przepływomierz odczytuje określoną wartość i do tej wartości dostosowuje wysterowanie później dawek paliwa, które wiążą się oczywiście z wieloma później innymi rzeczami, bo wiadomo, że to się wiąże z obrotami
z kątem i tak dalej, ale tych rzeczy dzisiaj nie poruszamy. Natomiast zaburzenie w kolektorze ssącym, bądź brak odczytu, bądź błędny odczyt z któregoś tam czujnika, który związany będzie z powietrzem, z ciśnieniem, będzie miał wpływ na to, że nasz silnik może właśnie poszarpywać. Równie dobrze może mieć na to wpływ co? Sterowanie geometrii zmiennej turbiny, która może się, gdzie mamy tutaj tu, gdzie się to mi zachomikowało, jest tam. Sterowany tu jest akurat powietrzem, czyli jest pneumatycznie sterowane. Natomiast wy możecie mieć inną rzecz, sterowaną na przykład jakimś siłownikiem, ale te rzeczy teoretycznie powinny wyjść na komputerze, ale w przypadku, gdy jest sztanga i nie ma odczytu wysterowania tej turbiny i zdarzy się wam sytuacja taka, że po puszczeniu pedału gazu wasza turbina na geometrii nie powraca z powrotem, to automatycznie wiadomo, że następuje już wtedy przekłamanie ciśnienia powietrza, które jest czujnikiem monitorowane już tym. No właśnie, bo oprócz tego, że mamy wejście tego powietrza, czyli komputer sobie wylicza wstępne powietrze, później wiadomo, że nasza turbinka ciśnienie zwiększa pracując, nasz czujnik wysokiego ciśnienia powietrza tutaj już sobie monitoruje to, co się dzieje zaraz przed wejściem do kolektora i w ten czas, gdyby się okazało, że ja na przykład ten czujnik mam błędnie pokazujący ciśnienie, czyli ten, mierzący wysokie ciśnienie, to sytuacja będzie taka, że on będzie błędnie wyliczał dawki i na tej podstawie będzie powstawało poszarpywanie, huśtanie silnika, zjeżdżając do skrzyżowania. Także będziecie już na podstawie tego filmu mogli wstępnie ewentualnie stwierdzić, czy oby u was, jeżeli oglądacie ten film i macie taki problem, nie przyczyną na przykład nie jest przepływomierz powietrza, bądź na przykład, co jeszcze może być? Może być opęknięta gdzieś obudowa, może być błędnie podający ten barometr, który ciśnienie atmosferyczne mierzy. Jeżeli on by nie miał odchyłki, które musicie już we własnym zakresie niestety sobie sprawdzić. Generalnie sprawdzić jak? Wchodzicie w bloki pomiarowe, łączycie się z komputerem silnika, wchodzicie w bloki pomiarowe i na pracującym silniku robicie sobie odczyty. Czy na przykład dodając pedał gazu, nasz przepływomierz powietrza widzi masę powietrza zmieniającą się wraz z obrotami. Odczytujecie, czy widzicie wartość ciśnienia tutaj, które jest odczytywane jako wysokie ciśnienie już w kolektorze ssącym za interkulerem na przykład, tak jak w tym przypadku. I wtedy na tej podstawie wiemy, że aha, ten czujnik działa, ale jeden z czujników nie pokazuje wartości, które się na przykład nie zmieniają, czy pokazuje wartości stałe, nie zmieniające się. I sytuacja już wtedy będzie o wiele prostsza, łatwiejsza do zdiagnozowania. Bynajmniej będzie wam prościej, bo czy ty w tym momencie oglądający jesteś mechanikiem, czy jesteś właścicielem pojazdu, to generalnie dla ciebie zasada jest ta sama. Ogarnąć szybko temat, jak najmniej na to wydać. A w większości ten film skierowany jest właśnie do właścicieli pojazdów, co by ratować wasze portfele, także jeżeli filmikiem sprostowałem wam sytuację, nakierowałem na waszą usterkę, to bardzo proszę o łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli sobie klikniecie, będziecie wiedzieli coś tam z bieżących rzeczy i jeszcze innych, które powstają u mnie na moim kanale i póki co generalnie dziękuję póki na razie za oglądnięcie filmu, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie, trzymajcie się, cześć.